Witam Was bardzo serdecznie w odcinku mojego EV-loga poświęconemu tematowi ładowania samochodu elektrycznego w momencie, kiedy mieszcza się w bloku. Siedzimy teraz w mojej Tesli Model 3 Long Range i niedługo jadę ją naładować. Możecie się zapytać, gdzie ja ją ładuję, skoro mieszkam w bloku bez miejsca postojowego, bez parkingu, bez garażu podziemnego. U mnie sytuacja jest troszeczkę inna, ponieważ mam dostęp do takiego garażu i mam dostęp do miejsca postojowego, natomiast, jak Wam pewnie pokażę za chwilę, nie mam tam zamontowanego jeszcze żadnego gniazdka ani punktu ładowania samochodu. Jak w takim razie ładuję samochód? Oglądajcie dalej, to się przekonacie. No więc jak możecie zobaczyć, tutaj stoi moja Tesla na tym miejscu postojowym i ani tutaj na tym filarze, ani tutaj na tym filarze nie ma żadnego miejsca ładowania, z żadnej stacji ładowania. Swego czasu przyjeżdżałem ładować się na takich oto słupkach. To jest odpowiedni dobranie gniazda siłowego w domu, to jest AC 11 kW, akurat moja Tesla ciągnie 22 kW maksymalnie. Kiedyś kosztowało to złoty 5 bodajże za kWh, później podnieśli do złoty 49, tam złoty 59, nie pamiętam dokładnie. Niby cena fajna, tylko jest jeden problem, ten parking jest płatny 5 zł za godzinę. I jak ja sobie to przeliczyłem, to w sumie za te parę godzin, gdzie zostawiałem auto i tu ono się tu ładowało do tych 80 czy tam 90%, a ja szedłem załatwiać inne sprawy, później tutaj odbierałem, to musiałem zapłacić za parking również i jak sobie to przeliczyłem, to wychodziło około 2 zł za kWh. Nadal było to swego czasu taniej niż na stacjach szybkich. Natomiast pojawiła się jedna opcja, która jest lepsza. A więc w końcu mogę Wam zdradzić, gdzie się najczęściej ładuje. Otóż są to superchargery Tesli. Jak widać. I teraz możecie zadawać sobie pytanie, dlaczego superchargery? Szybkie ładowarki, które teoretycznie powinno się wykorzystywać głównie w trasie. W jaki sposób mi się to opłaca? Bardzo prosty. Otóż ładowanie tutaj kosztuje mnie 1,60 zł za kWh. Jest to taniej niż wiele słupków AC, czyli tego wolniejszego ładowania, nawet w abonamencie. To jest niesamowite, że jest taka różnica cenowa. A do tego, jak wiadomo, wolne ładowanie jest wolne. Tak? Znaczy, naładowałbym tu może tą baterię w 6 godzin, to co ja potrzebuję, a tutaj. Tutaj, jak możecie zobaczyć, 50 minut i 79 kW, w przeciwieństwie do 11, które uzyskałbym na słupku AC. No, więc rzeczywiście głównie tutaj ładuję samochód, chociaż chwilę mnie tu nie było, ponieważ była jakaś awaria. No, ale już wróciłem, bo naprawdę ładuje się szybko, tanio. Nie wiem, co mógłbym więcej chcieć. Zatem podsumowując odcinek, wiecie już, gdzie i jak ładuje się samochodem elektrycznym, nie mając gniazdka w garażu.
Tak to wygląda. Czy mógłbym coś zmienić? Pewnie tak. Pewnie jakbym może miał więcej czasu, bardziej potrafił się ogarnąć, to może bym znalazł jakąś darmową ładowarkę, gdzie mógłbym jeździć, się ładować i wtedy by mnie to jeszcze mniej kosztowało. Albo jakiś super, tylko że problem z słupkami, że poza tymi, które przedstawiłem i które mają płatny parking, to naprawdę nie za wiele jest takich, co by mi odpowiadało, z których mógłbym sobie tam spacerkiem gdzieś tam wrócić, na przykład do domu i później odebrać samochód. No więc w moim przypadku taka opcja jest najlepsza. Oczywiście każdy przypadek jest inny i każdy ma inaczej. Natomiast okazuje się, że się da. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że powstanie jakiś kolejny, że wymyślę temat. Trzymajcie się. No i cóż, miałem nagrywać odcinek i vloga o tym, jak ładować samochód elektryczny, kiedy się nie ma gniazdka na miejscu postojowym, albo się nie ma miejsca postojowego, bo się mieszczał w bloku i jak to fajnie mi się ładuje na superchargerach. No to dzisiaj akurat jak chciałem to nagrać, to mi się zdarzyła następująca sytuacja, że podczas jazdy na supercharger system mi wyświetlił, żebym może rozważył wybór innego superchargera, bo ten jest zajęty. Ja się zastanawiam, no dobra, zwykle o tej porze nie ma za dużo Tesli, które się ładują na superchargerze w Krakowie w nocy, więc no, po godzinach szczytu, więc coś musi się tam dziać, ale zobaczymy. No ale zostałem na miejscu, dwa stanowiska wyłączone, jedno stanowisko zajęte i z jednego ktoś odjechał. Był pan w Tesli Model S starszej, który też chciał się naładować, ale powiedział, że tam stanowisko jest wolne, jakaś Tesla 3 się naładowała, to żebym spróbował. No i ładowarka mi powiedziała, że nie będzie ładować, że próbowała wystartować i nie wystartowała ładowania. Więc taka sytuacja, nie zdarzają mi się one za często, ale no, okazuje się, że takie sytuacje jednak się zdarzają i to nie jest takie wszystko fajne, że wszystko zawsze działa. No więc teraz jestem na ładowarce Greenwaya, gdzie mam wykupiony abonament. Natomiast kosztowało mnie to po pierwsze trochę czasu, po drugie pieniędzy, bo ładowanie na tym Greenwayu nawet z abonamentem jest znacznie droższe niż teraz na superchargerze. No i musiałem też się zatrzymać, znaleźć tą ładowarkę, porównać, gdzie będzie najtaniej, bo nie przygotowałem się po prostu na to, że supercharger albo będzie zajęty, albo nie będzie działał. Więc taka historia. Może wrzucę to do odcinka. Zobaczmy.